No to dodaję gazu. Cześć, pokażę Wam w tym filmie, jak wymieniłem turbosprężarkę w Skodzie Fabii 1.9 TDI. Wszystko robiłem sam, robiłem to pierwszy raz, ale udało się i podzielę się z Wami krótką relacją. Objawy były takie, że samochód podczas jazdy stracił moc i zaczęło coś rzegotać w silniku. Według mnie najtrudniej było wszystko rozebrać, był tutaj bardzo trudny dostęp. Turbinę wysłałem do regeneracji, to znaczy właściwie na wymianę, czyli oddałem swoją starą, a dostałem po regeneracji. I w internecie znalazłem wymianę za 600 zł razem z przesyłką i to na całkiem dobrych częściach, z roczną gwarancją bez limitu kilometrów. W oczekiwaniu 2 doby na turbinę miałem czas, żeby wyczyścić z nagaru kolektor sący i zawór EGR i wszystkie inne elementy. Nagar usuwałem specjalnym preparatem do nagarów, ale też preparatem do usuwania sadzy z szyby kominkowej, a czyściłem szczoteczką do zębów. Wymiana turbiny to tylko mniejsza część kosztów, musiałem wymienić przy okazji wszystkie płyny, olej, wszystkie uszczelki, pokrywę zaworów. Trzeba było poszukać korzystnej oferty, bo naprawdę można było sporo przepłacić. Sporo też zaoszczędziłem na robociźnie i zmieściłem się w kwocie niecałe 1400 zł. Na koniec filmu wyszczególnię koszty. Wszystkie te rury trzeba najlepiej rozebrać, zobaczyć, czy w środku nie ma jakichś opiłków. To są rury, które idą do interkulera albo do turbiny, do filtra powietrza. Tutaj widzicie nową turbinę. Udało mi się wymienić ją za 600 zł, czyli oddałem swoją turbinę, a dostałem zregenerowaną. Tutaj jest wypiaskowany ten kolektor wydechowy, wyczyszczony, pomalowany chyba czymś, tutaj też jest wszystko pomalowane, wyczyszczone. Tutaj widzicie wirnik od strony zasysającej i z drugiej strony wirnik od strony wydechowej. Turbina ładnie wygląda. Jest rok gwarancji bez limitu kilometrów. Do turbiny był oczywiście paragon, były jakieś papiery, protokół pomiarowy, przebieg wyważania. Wymontowałem również interkuler, wydmuchałem go, przeczyściłem go kompresorem. Należy też popatrzeć, co jest w środku, ewentualnie jakby tam były jakieś opiłki, to należy je wypłukać. Zaglądam do interkulera i widzę z tyłu, że przekleił się jakiś śmieć, może to jest część z łopatki, nie wiem. Także wypłuczę to zwykłą benzyną albo benzyną ekstrakcyjną, byłoby lepiej. Musiałem oczywiście dokupić komplet uszczelek, komplet śrub. To są takie miedziane, razem z tymi bolcami. Ten cały komplet uszczelek ze śrubami kosztował 75 zł, czyli jest to bardzo korzystna cena. Bo jak zapytałem w sklepie, to oryginalny komplet kosztował 400 zł. Tutaj jeszcze kupiłem taką uszczelkę za 10 zł, to jest uszczelka kolektora sącego. Kupiłem oczywiście wszystkie filtry, czyli filtr kabinowy, węglowy, filtr oleju, filtr powietrza, filtr paliwa, no i oczywiście nowy olej syntetyczny, niezależnie od ilości kilometrów, cały czas leje się syntetyczny. No i jeszcze musiałem kupić nową odmę, pokrywę zaworów. Tutaj jest stara, no ona na oko wygląda normalnie, bardzo dobrze, ale podobno nie widać tego, że ona gdzieś jest zatkana, bo tak są tam kanaliki porobione, że tego nie widać, więc dlatego najlepiej sobie kupić nową. Za nową chcieli, za oryginalną chcieli jakieś w sklepie 800 zł, w innym sklepie 900 zł. Zamiennik kosztował w tym samym sklepie 600 zł chyba, a w drugim sklepie zamiennik był jeszcze droższy od oryginału, bo kosztował około 1000 zł, co było bardzo dziwne. Ale udało mi się znaleźć na Allegro za niecałe 200 zł. No, to jest nowa pokrywa z uszczelką i z wszystkimi śrubami. No i był jeszcze do niej korek. Nie było łatwo z Fabii wyciągnąć turbinę, bo jest ona umiejscowiona mniej więcej tutaj, w tym miejscu, a nad nią jeszcze jest kolektor sący z tym zaworem EGR. Trzeba było odkręcić pod spodem osłonę miski, podnieść samochód. Najlepiej sobie jeszcze odkręcić koło. No jeszcze odkręciłem zderzak, żeby wyciągnąć interkuler, który jest tutaj w tym miejscu. Olej spuszczony do miski. Jeszcze wykręciłem przewód smarujący turbinę. No i należy go przeczyścić albo kupić nowy. Pewnie będzie kosztował około 100 zł. Pomału zabieram się za montaż wszystkiego. Śruby najlepiej sobie dać do jakiegoś pudełka, żeby się nie pogubiły. No i jeszcze przed rozkręcaniem robiłem zdjęcia poszczególnych elementów. No to zaczynam składać samochód. Wkładam turbinę. Najpierw sobie zobaczę, jak to wszystko wygląda od spodu. O, bardzo tutaj jest ciasno. Dobra, no to wkładam sobie uszczelkę. Jak ona ma być? No i jeszcze
Tą później trzeba będzie tutaj wsadzić, o. W ten sposób. Tą uszczelkę. Dobra, czyli włożę sobie teraz turbinę. No i wczoraj doszczyciłem jeszcze te EGR-y wszystkie. Jest dobrze. Tutaj jest ten zawór EGR. No jest teraz super. No i jeszcze wczoraj poprawiałem ten kolektor sący od wewnątrz. Też czyściłem. Jest też lepiej, chociaż nie jest idealnie. Przed zamontowaniem turbiny jeszcze sobie ją uzbroję. Czyli tutaj od góry powinienem wkręcić taki nypel, do którego będzie przykręcony przewód stalowy, który będzie szedł olej do turbiny. Ale przez własną nieuwagę wysłałem do regeneracji turbinę z nyplem. Dostałem bez nypla i jutro mają mi przysłać z powrotem ten nypel. A tutaj jakby od spodu będzie przykręcony ten element. Firma regenerująca turbinę przysłała mi jeszcze takie uszczelki. No to jedna właśnie pasuje tutaj. Tak w ogóle to muszę pochwalić tą firmę. Bardzo fajnie mi to zrobili. To jest wszystko wypiaskowane, pomalowane. W środku nie ma żadnego syfu w tym wylocie. No i ten wężek przykręcony. No i chyba resztę nie będę nagrywał, bo wydaje mi się, że nie ma sensu, bo tam i tak nic nie będzie widać. Włożyłem turbinę. Teraz przykręcę ją takimi nowymi nakrętkami miedziowanymi, czy tam miedzianymi. Czy one chyba nie są całe z miedzi, tylko miedziowane jakby. Oczywiście najpierw palcami. Potem kluczem i na końcu dokręcę kluczem dynamometrycznym. I należy je dokręcać chyba, no, z tego co wyczytałem, z siłą 25 Nm. Do dokręcania śrub użyłem takiego klucza dynamometrycznego, którego kupiłem na Allegro, 70 zł. I on ma skalę od 5 do 25. No i ustawiam na 25. Dobra, dokręcam. O, słychać było charakterystyczne kliknięcie. To znaczy, że jest przykręcony daną siłą. I bardzo ważne, żeby ramię klucza było krótkie, żeby można było się tam wszędzie dostać. To teraz sobie założę intercooler. Intercooler założony. Guma, rura gumowa, która wchodzi do turbiny też. Tutaj z przodu tak to wygląda. Wzorzek założony, ale powiem wam, jak się go wyciąga. No więc tu trzeba było tylko wyszarpać. No, najpierw odkręcić tutaj jedną śrubkę, później tutaj wyszarpać. Tu była kolejna śruba, tu kolejna. Tutaj też odkręcić cztery śruby z nadkola. To wyszarpać. A pod spodem były takie trzy kołki. 1, 2, 3. Taki kołeczek i w środku jest taki plastikowy czpień. I żeby ten kołek ściągnąć, to trzeba ten czpień wbić do środka poprzez jakiś na przykład gwóźdź. I wtedy podważyć śrubokrętem i ten kołek wyjdzie na dół. Spróbuję też je włożyć w ten sam sposób. Dobra, no to mam ten kołek rozporowy. Czpień wsadziłem do środka. Wciskam i przybijam młotkiem. Tył jeszcze nie poskładany, bo czekam na część do turbiny, na ten nypel. Ale w międzyczasie wyczyściłem tutaj brzeg głowicy i przekręcę sobie pokrywę. Przyszła brakująca część turbiny, ponieważ wysłałem tą część z turbiną starą i zapomniałem to wykręcić. Co? A co to jest? Gdzie? Nie, to jest paleta. Mogę wejść? Możesz trochę wejść, tak. Nie za wysoko. Także pamiętajcie, jak będziecie wysyłać turbinę do regeneracji, żeby wykręcić ten nypel. Przewód olejowy przykręcony. No to teraz mogę przykręcić od góry kolektor sący z nową uszczelką. Kolektor był przykręcony takimi śrubami. Kolektor sący przykręcony kluczem dynamometrycznym. Tam jest 6 śrub. Przykręcałem siłą 22 Nm, a turbinę z siłą 25 Nm. Tak wyczytałem w internecie. To teraz przykręcę to ustrojstwo i to. To jest sobie jakiś schładzacz spalin. Uszczelki i śruby oczywiście nowe. Jednak ten cały puzon postanowiłem ze sobą skręcić przed włożeniem do samochodu. Dobra, wskoczył. Puzon przykręcony, trzyma się. Jeszcze na dole tylko dwie takie śruby. Teraz założę zawór EGR. Tutaj już gumy powkładane. I to jest ten moment, żeby wymienić pokrywę zaworów. Tutaj tą powierzchnię sobie wyczyściłem dobrze szmatką.
Następnie rozprowadzę tutaj trochę oleju. Rozprowadzę palcem i będę mógł przykręcać pokrywę. No i można przyłożyć i przykręcić naszą pokrywę. Najpierw z lewej strony chyba. Mogłem to zrobić wcześniej, jak nie było kolektora sącego, ale zagapiłem się. Jeszcze lepszy numer, bo potem przekręciłem tutaj ten element i to już w ogóle nie było tam dojścia do jednej śruby. Musiałem go z powrotem odkręcić. Pokrywa siadła. Teraz przykręcę wszystko delikatnie, a później kluczem dynamometrycznym pokrywę dokręcam na krzyż z siłą 9 Nm ustawioną na kluczu dynamometrycznym. Pokrywa zaworu przykręcona. Teraz mogę zamontować ten element. Ostatnio go też zamontowałem, ale musiałem go z powrotem rozkręcić, ponieważ nie była przykręcona pokrywa zaworów, a niestety ta część kolidowała. No i tutaj jedyny element stary, to jest ta uszelka tutaj. Ten o-ring, którego nie wymieniłem. Znaczy kupiłem go, ale sklep stacjonarny, w którym zawsze zamawiam, niestety zawsze w połowie części się myli. No i został zawór EGR. Tutaj wymieniona uszelka, ten czerwony o-ring. Wkładam, przykręcam. Zawór przykręcony. Teraz zakładam osłonę rozrządu. No, musi wskoczyć. Zatrzask. Dobra, wskoczył. Teraz wkładamy rurę gumową. Może ją trochę posmaruję olejem. Wszystko poskładane, wlałem nowy olej, nowy płyn do chłodnicy, wszystkie filtry nowe, pora odpalić auto. Ale przed pierwszym odpaleniem do turbiny należy wlać jeszcze olej za pomocą strzykawki, tak żeby nowa turbina przez pierwsze sekundy nie chodziła na sucho. No i na początku należy jeździć delikatniej. Jest dobrze, odpalił. To wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Cześć! Cześć.